Wielka Wylewka for Fun TV. Dzisiaj kolejny odcinek i kolejny gość, Tomek Zachara z kanału To Już Jutro. Dzień dobry. To ja, dzień dobry. Dzień dobry, To Już Jutro, ale to już dzisiaj się spotykamy w Wielkiej Wylewce. I wiecie co jest najfajniejsze? Ten facet powiedział, że on nie miał zielonego pojęcia, o co chodzi w tym programie. To prawda. I jak przyszedłeś tutaj, to co sobie pomyślałeś? Znaczy, widzę folię, widzę płyny, obstawiam, że będziemy się nimi oblewali. Tak. Nawiązując do tytułu. Ale więc wiesz, nie wiem. Swoją drogą jest mi bardzo przykro, że nie widziałeś żadnego odcinka. Obawiałem się, że moje serce krwawi, że zranię twoje emocje. No. Tak, bo chciałbym powiedzieć, że nie widziałem też żadnego twojego filmu na YouTubie, ale bym skłamał. Sprawa jest taka, że gramy w kamień, papier, nożyczki. Mhm. Osoba, która wygrywa, polewa przegrywającego. Dobrze. Ja odliczam 3-4, wtedy pokazujemy i potem się dzieje magia. Dobrze. Gotowy? 3-4. Tak to się robi. No. Tak nieśmiało. Nie oglądał, że to się w czambo pali. Tak, nie znamy się na tyle. Następny będzie mocniejszy. Jak zobaczyłem na twoim kanale taki opis, że za tam 30 czy 40 lat będziemy uprawiać seks tylko z robotami, to sobie myślę, Boże Święty. Jak ty do tego doszedłeś? Można wybrać kolor oczu, włosów, figurę i wielkość piersi. Perspektywa jest taka, że coraz więcej spędzamy czasu na telefonach, coraz mniej spędzamy rozmawiając ze sobą i ludzie nie mają takiej potrzeby kontaktu, bo większość informacji mogą znaleźć w internecie. Ponieważ mniej czasu ze sobą spędzamy, nie do końca wiemy, co ze sobą robić, tak, jeżeli nie mamy jakichś zadań narzuconych. Więc ludzie też są coraz bardziej przestraszeni kontaktów międzyludzkich, coraz mniej pewni, zwłaszcza w takich relacjach intymnych, więc robot jest łatwą metodą, łatwo można zastąpić tą kobietę. Zwłaszcza w Chinach i Japonii to jest silne, gdzie kult męskiego potomka niestety sprawiał, że teraz na 114 mężczyzn przypada 100 kobiet. Więc oni po prostu nie mają z kim zakładać rodzin, więc sobie tworzą te kobiety. Ten program dostarcza mi dużo wiedzy i też bardzo pesymistycznych prognoz, bo jeżeli nic nie zrobimy z naszym klimatem, to za 12 lat będziemy się martwić ważniejszymi rzeczami, na przykład skąd wziąć wodę. A tam woda jest najmniej ważna. No, seks robot jest ważniejszy. No seks robot jest ważniejszy, z wodą tu sobie poradzimy, no. Okay. Ale gdzie jest seks z robotem? It's a robot arm. No dobra, słuchaj, jedziemy dalej, ja odliczam 3-4 i walimy. Uwaga, 3-4. O nie! Słuchaj, wyobraź sobie, że ja jestem facetem, ty jesteś robotem. Dziewczyną. O, seks robotem, dobra. 3-4. No, ładny rozbrysknął.